dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i dziś mam wielką przyjemność przedstawić wam Rogue Legacy 2 w wersji co prawda Epic Games, więc już wiem, że 99% z was będzie mnie hejcić za to, że kupiłem to na Epiku, ale tak. Rogue Legacy 2. Wspaniały roguelike, który jest kontynuacją Rogue Legacy 1, zwanego jak Rogue Legacy, czyli gierki starej jak świat pikselowej, która przecierała nie jeden szlak dawnych gier. Powiem wam szczerze, długo czekałem na ten moment, by móc wam to przedstawić, pokazać i w ogóle. Ale zawsze miałem jakieś inne gry, które były dla mnie bardziej priorytetowe. Czy to Guildia dostała swojego remastera, czy to wyszedł Archvein, czy to naszą nieochotę na Dicey Dungeons. Aż w końcu jesteśmy tu i teraz, kiedy siedzę, myślę przed swoim ekranem rozdzielczości 4K, co by tu zrobić, bo nie mam pomysłu, jakie nagranie i przypomniałem sobie. Tak, oto i Rogue Legacy. Gierka, którą skłamałbym, że nie znam. Bo tak, dwójkę znamy jednak w wersji tuż po wydaniu Early Accessa, bo tak, nadal to jest jeszcze Early Access. Więc no, zobaczymy, czy moja wiedza z jedynki oraz starych części coś tutaj zmieni, a póki co Start New Legacy. Rozpoczynamy rozgrywkę, wspaniałą przygodę w grafice 2,5D, tym razem w odmianie. I tak. Czas minął, a oni powrócili. Euratius jest jakiś tam... dobra, mniejsza. Królestwo domaga się dostarczenia. Podpisz kontrakt. A twoje dziecko cię odziedziczy, czy zastąpi cię. Jakieś tam takie teksty były, wiecie, typowe, tajemnicze. Cośki, jak to było też w jedynce. I mamy tutaj wspaniałą scenę jakiegoś wielkiego miasta. Rycerzyka oraz zakapturzonej postaci. Kiedy już zejdziesz. Czemu odpłyniesz, nie wiem. Nie ma powrotu. Mroczno. Tak. Normalnie tak, jak to było w jedynce. Wydywanie. Oczywiście, loading screeny, bo jakby inaczej. Nawet na moim superkomputerze muszą być loading screeny. Jej, oto nasza postać. Spacją skaczemy, szkoda, że nie W, ale okej. Okay. Mamy kobietę, nie mamy many, żeby niczego używać, ale okej. Okay. Mamy kobietę, możemy machać mieczem. Okej, okay, trochę dziwne, że nie możemy robić jakby ataku z młoka. Kiedyś chyba można było, nie jestem pewien. Może coś pozmieniali. Ja wręcz go od razu wygram na klawiaturze i tak. Może tu jeszcze więcej dodać. Zobaczymy, jak to się ma wszystko w temacie. A póki co tak, idziemy standardowo. Atakujemy, bijemy, rozwalamy, szukamy, zwiedzamy i coś tu mamy fajnego. Jest znany dziennik jedynka. Przebyliśmy wody niezauważeni. Kilku strażników patrolowało zachodnią ścianę, ale udało nam się ich pozbyć bez wzbudzenia alarmu. O zachodzie słońca zaczniemy wspinać się przez ścianę. Zapasy powinny czekać na nas u góry. Jay. Czem J, ale Jay bardziej mi pasuje. Dobra. Dobra. Lewy przycisk myszy do atakowania, bo tak po raz kolejny klawiatura i mysz, gdyż no niestety mój pad strasznie ma duży input lag, który przeszkadza we wszystkim, więc rozumiecie, wolę po prostu w ten sposób. I teraz dziab. Nie. Nie damy się trafić. Mam doświadczenie w grach tego typu. Nie damy się tak łatwo trafić. Chociaż nie ukrywam, pewnie i tak będę strasznie lamił, ale mniejsza. Wiecie co w ogóle? Muszę przyznać, że od kiedy pierwszy raz widziałem tę grę, a teraz zmieniła się naprawdę nie do poznania z wyglądu. Ale tak, to może kwestia tego, że dodali te tekstury 4K, że tak nazwę jakość specjalną, ale mniejsza. Nie. We've been hankered here for the past few days as Z and her spies prepped the west wall. Okej, okay, czyli nie, ciężko mi zrozumieć hankered. Może poczuwaliśmy tutaj, czy tam siedzieliśmy tutaj? Nie jestem pewien. Aha. They've rigged the trap doors ahead so we can open them from below. Najłatwiej to określić jako takie. Sabotowali drzwiczki, żebyśmy mogli wejść od spodu. Tej nocy dokonamy swego kroku. Tutaj są, czy tam naokoło są większe patrole, ale z tą całą walką na moście powinno nie być czasu na posiłki. Okej, okay, no i idziemy dalej, jej, schodzimy. No, Rogue Legacy po prostu. O kurczę, dostałem obrażenia w głupi sposób.
F to use your class talent. Okej, czyli F pozwala nam tarczować. Nie możemy chodzić przy tarczowaniu, ale okej, warto wiedzieć, tak. I teraz tej nowość ogólnie. Mamy coś takiego jak spin kiki, które możemy robić w dwa sposoby. Albo po prostu lewym shiftem, albo skokiem i strzałką w dół. Oczywiście powiem szczerze, mi się bardziej opłaca mniej strzałka w dół, tylko SK i ten, i spację. Ja tutaj się plączę w tym wszystkim, ale tak, i tak mi jest lepiej szczerze, więc no. Wiecie, jak zapewne będę robił. I co my tu mamy? Poza miksturką many i okazjami do odbijania się. Jakąś kolejną tatkę. Okej. The diving bell cables needed to pass the interior ramparts were waiting for us, just like the promised. Ciężko mi to teraz przetłumaczyć. Może jakieś oddziały tego nurkującego dzwona? Bo kable to raczej nie są, więc wiecie, tak ciężko mi teraz logicznie pomyśleć. Ale nasi zwiadowcy nie docenili, jak wielu będziemy potrzebować. Brakuje nam... Jak wiele będziemy potrzebować? Niewielu, okej. Okay. Brakuje nam kilka set stóp. Wydaje na to, że... wygląda na to, że będziemy musieli wykazać kreatywnością. Czyli... Bonk, bonk. I wracamy tutaj. Chwila, co? Co ja tam zrobiłem przed chwilą? Nie, bo wydawało mi się, że coś tam takiego dziwnego dosyć zrobiłem, ale na szczęście chyba nic takiego nie było. A jak zrobiłem jakiś specjalny ruch, to niestety przypadkiem, przez co no, i tak nie wiem, co tam się stało. Okej. Okay. Chwilę po otrzymaniu obrażeń, spacja, żeby dokonać powietrznego odbicia, okej. Okay. Czyli tutaj otrzymywanie obrażeń może mieć sens, nawet z punktu widzenia takiego, powiedzmy, niekoniecznie sensownego dla innych, wiecie. Kwestie typu... właśnie... Jak to się nazywa? Właśnie, otrzymywanie obrażeń czy coś. I proszę, tu mamy jakiegoś takiego gościa i tutaj w ten sposób też można się odbijać do dragów. Fajne. Powiem szczerze, niektórych z tych rzeczy nie kojarzę, więc... może nie jest tak dobrze. I przy okazji tak, trzeba zwiedzać, mamy firebola pięknego. Można strzelić w takie pęknięte ściany, akurat pamiętam z tych starych czasów właśnie można rozwalać. A tu mamy... setki szeptu, ale nie możemy zrozumieć... Uff. I nieznany dziennik piątka. Większość stron zostało wyrwanych z księgi. Tylko pojedyncza notatka pozostała. Chciałbym być lepszą osobą. Bardzo mi przykro. Jay. No. Więc mam taką notatkę. Spadliśmy sobie. I tak, żeby nie było na razie, idę tak trochę z automatu na bazie tego, co pamiętam. A niektóre rzeczy odkrywam samemu, żeby nie było to pomału, co pamiętam tak do końca. Ale widzę, mam takie piękne wspinanie się. Czyli... A ma piątka. A tutaj jest czwórka. Wygląda na to, że znowu nie doceniliśmy charyzmy Z, czym Z. Pod sobą mogę słyszeć, czy widzieć, mogę zauważyć wszystkich wyrzutków, którzy dołączają do naszych rang. Rang, tak, rang, nie rang. To jest jak wielu brylantów dołączyło. Stąd wygląda jak nieskończone morze. To miała być misja samobójcza tylko dla paru. Ona... nieświadomie skazała też duszę na przegraną sprawę, a mój grzech nadal rośnie. J. J, J, wiecie o co chodzi, ale mniejsza. I wzium, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Możemy sobie tu wyskoczyć. Okej, okay, jak jesteśmy na ziemi, to możemy dashować? Powiem wam, że to jest trochę dziwne, bo... żeby nie było... Ja wiem, że... Ja wiedziałem o dashu i tak dalej, ale... Od razu mówię, Q też działa na dashowania, no... Nie wiedziałem, że możemy... dashować od początku. Wydawało mi się, że dasha tutaj się nie posiada, tak po prostu trzeba znaleźć... runę dasha czy coś. A ty proszę, nagle się okazuje, że... No, nope, jednak gościu się myliłeś, możesz dashować od tak po prostu. Okej. Okay. Klasyczny... dwuprzyciskowy dash może być ustawiony w menu. I wiele innych opcji. I wiecie co w ogóle, jak przy tym jeszcze jesteśmy, to... dash. Gdzie jest dash? Zobaczymy, czy w ten sposób będzie lepiej. Nie, no tak, w ten sposób będzie dużo lepiej. Tak dashować pod przyciskiem myszy po prostu, kiedy chcemy. Okej. Okay. I ostatnie ustawienie, które muszę sprawdzić. Czy mam coś pod W? Idź do góry. Czyli skoku nie możemy wtedy do góry, chodzenie będzie na spacji. A to jest najgorsze, co może być.
Więc kołb zostawiam na spacji. Ale dosza mamy teraz na myszce, więc ujej, będziemy łatwiej doszałować, super. I kolejne jakieś dziwne kabelki, powiem szczerze, że tego nie ogarniam, ale tak jest i... kurczak, oczywiście. Nieznany notatnik numer 6, zawsze notatnik, to raczej jest prędzej dziennik. A, to tutaj, koniec linii. Okej. Okay. Pod nami jest ta sprytna ściana, która może być otwarta tylko magią. Z powiedziała, że to powinno nas doprowadzić prosto do Eustaris. Nie wiem, co to ma być do końca, ale mniejsza. Dzisiaj żyjemy i umieramy zbrodniami, których dokonałem. No co za kryminal z niego po prostu. To za przestępcę, ale dobra, mniejsza. Mamy tutaj też takie rzeczy, tak. Strzelamy. Udało się i no. To można otwierać sztalny time, tylko że nasz sztalny akurat w tym przypadku jest niezdatny do takich działań, więc no, wiecie, musimy zadziałać inaczej niż talentem. Skoro, jak sam wspominam, mamy takiego, którego nie da się, podkreślam, nie da się wykorzystać do zadawania obrażeń. Chociaż oczywiście potencjalnie inne postaci, inne klasy pewnie mają takie talenty. I przy okazji jesteśmy właśnie już w Cytadeli Agartha. Czyli chyba już, co ciekawe, tą pierwszą postacią tajemniczą, której nie znamy, rozpoczynamy pełnoprawną rozgrywkę z tego, co widzę. Co jest ciekawe, bo nie kojarzyłem tego. A ty proszę, nagle takie coś pięknego. Dobra. I czy możemy daszować? Nie, no. A nie, możemy nadal daszować. Ale tylko po ziemi. Ha, strasznie to dziwne, powiem szczerze. To daszowanie w powietrzu trzeba się tutaj naumieć? Jakoś za szkila czy coś? Powiem szczerze, nie rozumiem, co tu się dzieje do końca, ale dobra. Okej, czyli tutaj platformy spadają szybko, czyli trzeba tak. I dostaliśmy już głupio obrażenia, bo oczywiście nie umiem. I się stresuję za bardzo, ale mniejsza. Otwieramy skrzynkę, idziemy dalej. Po co ja rzuciłem tego fireballa? Op, proszę. Myślałem, że to kule można zniszczyć, ale jednak na szczęście nie, bo już to byłoby trochę dziwne, nawet tak na mój gust. Czy ja znowu otrzymam w głupi sposób obrażenia? Tak, zdecydowanie. Okej. Okay. Otrzymuję w głupi sposób obrażenia, bo się skupiam na jakimś odbijaniu się od wrogów zamiast walczeniu normalnym, ale dobra. Widzicie, no, jak to wygląda. Roach Legacy, tylko że w nowej oprawie. I tak, jeszcze co do tego całego daszowania. Wydaje mi się, że jakkolwiek to jest przyjemne, tak zaszłać w ten sposób, co... Będę się zbyt gubił w tym, patrząc na to, że po prostu... Czy to chciałem? A na to, że właśnie pod tym przyciskiem pewnie potem sobie przypiszę jakieś inne skille, będę przez przypadka daszował czy coś. Będą potem problemy, ale dobra, mniejsza. Póki co i tak sukces, przeżyliśmy kilka pokoi. I co my tu mamy? Poza dużym ilością oczków i okazją na wypuszczenie fireballa. Chyba nic. Okej. Okay. Uniknij gwiezdny kluczu. Oczywiście, że nie unikłeś. I to podwójnie nie unikłeś. Ale dobra, żyjemy. Żyjemy, więc tak. Chyba nie ma co się przejmować. To, że mamy tutaj teraz tylko 82 HP, to już drugorzędna kwestia. Nie panikuj, gwiezdny kluczu. Dasz radę. Nie zgiń, gwiezdny kluczu. Cichaj, siostra. O, dobra. Te emocje, normalnie jak na grzybach. I ten fireball, tak niecelny fireball, no, aż mój wewnętrzny gracz w D&D chce płakać z tego powodu, gdyż tam nie trafić fireballem to największy grzech, w szczególności, że wiecie, to jest gra na siatce i no, ciężko byłoby nie trafić, ale wyobraźcie sobie tego, powiem to poziomowy mag. A, tak, masz rację, siostra, chcesz to właśnie w sumie powiedziała, że jest jeszcze jedna gorsza rzecz, czyli konkretnie mówiąc, nie trafić we wrogów, a trafić w całą swoją drużynę. I tak, przy okazji, gdzie jesteśmy? Axis Mundi, lokacja numer 2. Jakiś nowy biom, okej. Okay. O, i widzę, że tu już będzie trzeba się trochę pobawić w odbijanie się spinkikami. Okej. Okay. Na całe szczęście jestem w stanie łatwo spinkikować. Prawdopodobnie podejrzewam też przy okazji, że pewnie jeszcze łatwiej by było na padzie, ale no. Powiem szczerze, że mam ostatnio awersję do swojego pada. A powiem ci szczerze, siostra, to nic wielkiego. Wydaje mi się, że po prostu ma problem czasami z samowciskającym się A, który nie chce wyjść. Da się to naprawić bez problemu,
Ale no, awersja trochę mi została, powiedzmy. Bo przez niego... Nie! Czemu ja wlazłem w tego przeciwnika? Czy ktoś mi wytłumaczy, czemu ja wlazłem w tego przeciwnika? O, cichaj siostra, ale dobra. Lady Jane została pokonana przez żołnierza. Najlepszym sposobem zbierania złota jest wyszukiwanie skrzyni skarbów. No cóż, no, dzięki za poradę. Ale i tak, sukces, 17 wrogów, kilka pokojów, 700 złota i jakieś inne rzeczy, których nie znam. Jej, mamy tutaj kolejne opcje. I to ciekawe tutaj, patrzcie, ciekawa sprawa naprawdę. Możemy podglądać wszystko, ale jeśli widzieliśmy jakiegoś szkila, patrzcie, co jest ciekawe, nie widzimy tego, nie wiemy po prostu jak to działa. Więc tu mamy jakieś tam różne po prostu rzeczy, ale ciężko powiedzieć właśnie jak to wygląda. Bo proszę, mam tu jakiegoś Lightning Storma, jak działa? No nie wiem no. Tutaj mamy Flame Barrier, no nie wiem no. Searing Shot, nie wiem. No i tak samo inne umiejętności jak... Methemoglobinemia? Co? Perfekcjonist, muscle weakness, czyli słabość mięśniowa, tutaj jest perfekcjonista. Inne takie rzeczy, więc widzicie, to jest akurat ciekawe w tej grze. Względem jedynki, tutaj nie mamy wszystkiego jak na tacy. I powiem szczerze, nie wiem czy to dobrze czy źle. Ale tak, ciekawa sprawa. I powiem wam szczerze, kontynuujemy jeszcze przygodę, bo odcinek ma dopiero 16 minut. I wybieramy postać oczywiście, którą... jak to... Cichaj siostra. Tą właśnie będziemy teraz grać. Mamy do wyboru trzech rycerzy, bo oczywiście nic innego nie odblokowaliśmy. Mam dostępnego tego Methemoglobinema. Ma właśnie ta jedna Lady Lisa. I ją chyba weźmiemy, bo to jest najciekawsze, że będziemy niebiescy. Nie wiem co to oznacza, ale tak. Potem mamy perfekcjonistę, którym jest Sir Maurizio. I Lady Sara, która ma słabe mięśnie. Jak mówię, niebieskość najbardziej mnie interesuje, więc bierzemy niebieskość. Czy chcesz kontynuować swoje dziedzictwo tym potomkiem? Oczywiście. Bierzemy. I zobaczmy, co dalej będzie z tego wszystkiego. Okej. Z tego, co widzę, tutaj mamy nasz chyba podgląd zamku i... Tym razem musimy wykupić najpierw jakieś uniwersalne... Uniwersalną... opiekę zdrowotną? Zdrowa populacja to pracująca populacja. Cechy dają teraz modyfikatory złota. Za 50. Mamy 700. Dobra. Kupuję. Jej. I teraz mamy... T-Rage for all. T-Rage. Strasznie kojarzę słowa, ale okej, mniejsza. Witam wszystkich. Okej. Okej, więc swoje królestwo daje jego ludowi dostęp do opieki zdrowotnej i... Amenities, nie wiem co to jest amenities, może medycyna, czy coś takiego, nieźle. Niektóre traity, czyli cechy, będą dawać teraz dodatkowe złoto. Okej, jej, dostaliśmy dzięki temu schody i co tu jeszcze? Offshore bank account. Okej, unlock living safe. Okej, jakieś ciekawe, coś co pozwoli nam jakieś inne opcje rzeczy robić, ale potrzebujemy mieć posiadłość poziomu 12, czego jeszcze nie mamy, więc teraz tego nie zrobimy. Ale dobra. Archery Range. Okej, więc strzelnica po prostu łucznicza. Dopóki nie było strzelnicy łuczniczej, większość ludzi trenowała strzelanie z sąsiadów. Oczywiście, że odblokowujemy, mamy łuczników teraz. I tak, rangerów, czyli łowców, łuczników, jak zwał tak zwał? Tak, więc przepilnuj wrogów z dystansu, coś mi więcej tego. Ześlij im deszcz strzał. Strzelcy nie mogą otrzymać dużo od obrażeń, ale nie muszą, jak strzelają z miliona mil dystansu. Tak, i czy chcesz przełączyć się na klasę strzelca? Powiem wam szczerze, oczywiście, testowanie nowych klas jak najbardziej, fajna sprawa i możemy kupić tu jeszcze kolejne rzeczy. Możemy kupić, wow, wiecie co, wydaje mi się, że naprawdę dużo mi się udało zrobić, mamy 600 zł, to te rzeczy kosztują po 150-130. Więc bierzemy, mamy kowala, jej, kowal otwarty. Co brakuje kowalowi w kreatywności? On nadrabia swoim wiekiem. Zbieraj schematy dla niego, a on zrobi po prostu... A on zmęczy swoje stare kości, czym... Wykorzysta swoje stare kości, by stworzyć ci najwspanialsze wyposażenie, jakie kiedykolwiek było widziane. No, mechanika dosyć dobrze znana ze starych etapów.
co my tu mamy? Laleczka treningowa. Droga. Okej. Przeprowadź Lady Queen do doków, więc żeby mogła nauczyć się kilku ruchów jakichś specjalnych. Okej, dobra. Wezmę tą kukłę, nawet nie wiem po co, ale jest. Mamy kukiełkę, ładna. Wow. Siostra patrz, jaka ładna kukiełka. Ma na imię Lady Queen. No, piękna, piękna. Tak, a więc tak. Lady Queen kocha wszystko w walce, oprócz zadawania bólu. Stała się żywą kukłą treningową i teraz uczy każdego, jak walczyć przez całe dnie. Lady Queen można uczyć się zaawansowanych manewrów walkowych w dokach. Okej, to fajna opcja. I proszę, przez to, że kupowaliśmy to wszystko, możemy teraz ulepszać kolejne rzeczy, jak na przykład ulepszanie ilości życia i witalności. Albo kwatery zaklinaczki. Więc bierzemy zaklinaczkę oczywiście. Zaklinaczka odblokowana. Port poduszkowy jest teraz otwarty. Te teksty są zabójcze. Niech jej wzrost cię nie zmyli. Jest dużo mniejsza niż jej się wydaje. Odnajduj runy dla niej, a ona będzie mogła wzmocnić się magiczną mocą. Zdobądź moc zasania wroga ze swoich... Wroga ze swoich życiów, tak. Życia ze swoich wrogów, a nie... Mój mózg znowu nie pracuje. Odbijania obrażeń i ulepsz swój magiczny repertuar. Więc wow, kolejna opcja. I zostało nam jeszcze 75 zł. I co tam tu mamy? Tu mamy dummy, a tu jest Sage Totem. Okej. Okay. Sage Totem. Unlock Master Rank. Czyli coś ciekawego, bo patrzcie. Ucz się z porażek twoich przodków i zdobądź permanentne bonusy za umieranie. Powiem wam szczerze, ciekawe. Ale trochę się tego obawiam. I cóż, jeśli jeszcze mamy trochę gotówki, to jeszcze ulepszymy sobie HP przez Mess Hall, czyli w sumie salę biesiadną. Więc jej więcej HP. Żadnego opisu, ani nic. Trochę się zawiodą, ale dobra. Patrzcie, mam tutaj trzy nowe klasy do odblokowania. Doły piachowe odblokują nam Walkirię. Ciekawe. Tego nie było w poprzednich częściach, podobnie jak łucznika swoją drogą. Sklep rzeźnika odblokuje barbarzyńców. No, barbarzyńcy. Starzy, dobrzy barbarzyńcy. Najwytrzymalsza chyba ze wszystkich klas. I akademia daje nam magów. Widzę, że nadal mają swoją stylową brudkę, ale mniejsza. Póki coś tym nie przejmujemy. Okej, okay. I teraz ta cała cecha, którą mamy, powoduje, że jesteśmy niebiescy po prostu. Nic zadać, nic ująć. Tu przy okazji można zobaczyć parę rzeczy. Takie informacje. I czy za bycie niebieskim dostajemy jakieś rzeczy? Nie. Okej. Okej. Czy tym możemy celować? I wypuszczę tak jakby firebolty, takie celowane. Jeju, to jest fajne. Łukiem też celujemy, jak widać. No, jesteśmy niebiescy, niestety nie ma to żadnego wpływu na nas, ale tak. Natomiast zdolnością naszą jest to, że możemy tworzyć sobie takie piękne platformy. Widzicie, po których możemy skakać, chodzić, jej, w ogóle piękne. Czyżby nasze strzały były zatruwające? Ile nasze ataki zatruwają? Nie, ale dobra, mniejsza. Lecicie zadawane pytania. Aha. Największe zmiany w balansie. O, dobra. Są jakieś informacje o zmianach w balansie. Pozwólcie, że nie będę tego czytał, bo prawda jest taka, że nawet nie grałem za dużo wcześniej, żeby zauważyć te zmiany jakoś dokładnie. I tak, zwiedzajmy sobie po prostu deki, czy doki w sumie, i zobaczymy co dalej. Tak, wiem, cicho. Okej, okay, Kowal ma na imię Atos. O, dzięki za zbudowanie mojego Black Shopi, dzieciaku, czyli Black Shopi, czyli takiej kowalni, można powiedzieć, czy tam czarnego sklepu. Nie, bo to jest suchar po prostu, siostra, którego ciężko przetłumaczyć. Więc tak, nie mam zbyt wiele przy twoim imieniu, ale obiecuję ci, że twoja inwestycja w tą tutaj kowalnię, w tę czarną smithery, czyli czarną kuźnię, tak też dziwnie gada, ale mówię, suchary po prostu językowe, których nie da się przetłumaczyć, na pewno ci opłaci. Ale nie mogę zrobić dużo, bo nie mam żadnych schematów. Ale jeśli... Ale może będziemy mogli współpracować, chłopie? Gram kobieta, mówi chłopie, okej. Możemy naprawdę stworzyć niesamowite rzeczy. I mówię o tym dosłownie.
Mam... A cierpię na fantazję. Nie mogę widzieć, nie widzę obrazków od tak po prostu. Dlatego potrzebuję schematów. Więc oto moja oferta. Przynieś mi schematy, a ja... zmuszę cię do zapłacenia, żeby ci coś z tego zrobić. To po prostu sytuacja zwycięstwa. Ja wygrywam, bo dostaję darmowe schematy. I potem znowu wygrywam, bo dostaję klienta. Tak czy siak, starczy tego pitu. Pozwól, pokażę ci, co mam tam na składziku. I dobra, coś tu mamy. Możemy kupić skórzany hełm, który wymaga od nas pieniędzy i jakichś tych takich kryształków, nawet nie wiem, co to jest. Okej, okay, i... Co ciekawe, dałoby to jakiś 100% resolve. I tak mam 200%, więc okej, nawet nie wiem, co to jest, ale dobra. Vitality zwiększyłoby i dałoby też wagę. Okej, okay. Nie ogarniam większości tych rzeczy, ale niech będzie w ten sposób. Dzięki, kowal, do zobaczenia. Teraz witaj ty, zaklinaczko. Och, kaczuszko, czy kaczko. Czemu Daki na nas mówi, nie wiem. Dziękuję ci tak bardzo za ten ekstrawagancki namiot. Ka przepływa przez to tak bardzo mocno, że normalnie to powoduje, że jest, że mi się kręci w głowie. Tylko żartuję. Widziałem metkę cenową. A co to za taniocha? Jedyną rzeczą, która powoduje, że mam zawarte głowy, są opary od tych wszystkich środków czyszczących, których musiałam użyć. Nie mogłeś załatwić dziewczynie niczego lepszego? Cóż, żebracy nie mogą wybierać, więc zdecydowałem, że nie będę więcej już biedna. Więc pogadajmy o magii przez wielkie M. M dla pieniędzy. A więc, bo wiecie, M for money, tak dalej. A więc pozwól, że powiem ci, kaczucho, że zaklęcia nie są tanie. Zaklinanie nie jest tanie. Dać mi te słodkie, czym piękne, runiczne kamienie, a ja mogę dać ci moce, o których nawet nie możesz sobie śnić, jak kradnięcie energii życiowej wrogów lub bycie delikatnie magnetycznym. A i to tyle. To wszystko, co posiadam, dopóki nie przyniesiesz mi kamieni, kaczucho. Nie wiem, czym nadal mówi Daki, ale okej. I mamy tutaj dosłownie... czyli dosłownie mamy tutaj takie dwie rzeczy. To mogę jakieś krwi znowu. Możemy stawać się magnetyczni. Kosztuje to 300 i 300 tej krwi całej. Okej. Albo lifesteal, który mamy... leczenie po prostu... życia za wrogów. AB+, okej. Ale mniejsza. A więc tutaj tak, tu też jakieś inne rzeczy wymaga, pieniędzy, krew i dobra. Dużo spraw, dużo gadania, mało akcji. Wiem, że pewnie większość z was się już zanudziła, ale no, wybaczcie. Tak to jest, jak się zaczyna nową rozgrywkę i chce się zobaczyć milion spraw po prostu. I teraz tak, Lady Queen. Hej, ale fajne masz tutaj te doki. Nazywam się Lady Queen i jestem taka podekscytowana, żeby cię spotkać. Jestem żyjącą kukłą i wiem wszystko o broniach i sprawach. Uwielbiam wszystko o nich, więc jeśli masz jakieś pytania, po prostu pytaj. Mogę ci zagadać na śmierć o tym. I kto wie, może można uczyć się jakiejś sztuczki lub dwóch? I wybacz to jąkanie, to jest gorsze, kiedy czuję się nieśmiało. A teraz starczy tego już, bo nie jestem w stanie tak gadać. Okej, więc fajnie się z tobą gadało. Dobra, pogadajmy może jeszcze raz, bo zobaczę, czy ma coś ciekawego do powiedzenia. A jak już będziemy wiedzieć, to ruszamy dalej. O, uwielbiam łuczników. Łuki są jednymi z moich ulubionych broni. Łuki są stworzone dla mocy. Więc jeśli strzelisz w powietrzu, spodziewaj się dosyć sporego odrzutu. Ale to też oznacza, że jeśli strzelasz w dół, kiedy jesteś w powietrzu, możesz tak w sobie... latać. Uwierz mi z tym wszystkim. Nauka jest skomplikowana. Nie myśl o tym za dużo. Okej, okay. Swoją nogą i... Tak, faktycznie, patrzcie, możemy tak prawie surować na tym. No patrzcie, to fajne. Nie zwróciłem na to uwagi. Ale tak, faktycznie. Wybacz, Lady Queen, nie chciałem cię uderzyć. Dobra. A więc idziemy. I tak, jakieś puste miejsca. Mnóstwo rzeczy, mnóstwo pomysłów i... Ale znajomy zakapturzony Charon. Musisz zapłacić. Czy musisz uiścić opłatę? Oddać całe złoto Charonowi, żeby wejść do zamku? No oczywiście, innej opcji i tak nie ma. Śmieje się z nas, jak zawsze.
nabiera 25 ciężko zarobionych złociszy i pozwala nam wyruszyć na przygodę numer 2. Więc hyc. I co to? Jakiś NPC? Bezimienny rycerz, więc jesteś następny w linii, by podpisać kontrakt. Wszystko w imieniu służby, tak mi się wydaje. Nigdy nie zatrzymałem się. Nie wiem, czy to nas. Nigdy nie zatrzymałeś się, żeby pomyśleć, co może stać, albo nigdy nie zatrzymałem się osobiście. Mniejsza. Cóż, jeśli szukasz skarbów. Będziesz musiał odnaleźć dziecko króla najpierw. Albo dzieciaki króla najpierw. Nie przejdziesz przez te drzwi w inny sposób. Próbowałem. Okej, czy jakiś NPC taki. Wiem, kim jestem. Nawet jeśli ty nie wiesz. Zobaczmy, jak daleko jabłko spada diabłoni. I hej, siostra, ja tutaj po swojemu gadam, ale dobra, mniejsza. Bierzemy monetki i idziemy. I mamy wrogów. To fireball na dzień dobry. Niepotrzebny, wiem, ale i tak fireball na dzień dobry. Otwieramy tutaj to przejście, które pewnie będzie naszą śmiercią, oczywiście, bo wpadam te głupie kolczaste kule, jak zawsze. I tak, tak. Zobaczmy, co my tu mamy. Dobra, dobra, spokojnie. I stracimy okazję na zdobycie 10 monet. I jest, że stracimy tę okazję, też trzymam wrażenie w taki sposób. Ale dobra, mniejsza. Mniejsza o to. Muszę się naprawdę nauczyć jakoś lepiej grać. Ostrożniej. Bo już straciliśmy bardzo dużo HP, ale mniejsza. No i jeszcze spadłem na wroga, no bez przesady. Czemu ta gra jest taka trudna dla mnie? I taka niesprawiedliwa. Dobra, ale mniejsza z tym. Gin, gin trupeł. Gin trupeł, dobra. Dobra, żyjemy. Na mniej niż pół HP, ale żyjemy. Więc cóż, trzeba być teraz ostrożniejszym. I tam przy okazji mam przejście znowu do jakiegoś innego biomu, ale nie chcę. Ja nie chcę po prostu. I trafiłem prosto we wroga znowu. A teraz trafiłem w jego pociski. Nie, wiecie co, co. Ja tutaj długo nie pożyję tym uczynkiem. Coś tak czuję. Ale mniejsza o to. Nawet taka bardzo szybka śmierć ma swój sens. Wiecie. Zawsze może coś się uda zarobić. A jak nawet nie zarobić, to odkryć coś nowego. Okej, okej, ostrożnie. Dobra. I przy okazji jakieś kolce drewniane. Pięknie. Ciekawe, one się rozwalają. A tu jakaś kobieta z włócznią. Przeciwnik, na szczęście. Tym razem pomyślałem i użyłem łuku w sposób taki, jaki został przewidziany, czyli bicia z dystansu, żeby nie zginąć. I tak, spadające platformy. Z kulą taką tam na środku, która będzie chciała po prostu nas trafić. Nie, to jest przecież wyrok śmierci z moją lamą. No i jeszcze wrogowie tutaj. Nie. Wiedziałem po prostu. Zabity jestem i tyle. Niestety. Smutno. Smutno, że aż tak zlamiłem, ale tak, to było oczywiste i... Okej, okay, mam tu jakieś teraz znowu jakieś coś. To jest jakiś antyk. Kornukopia? Kornukopia, nawet nie wiem co to jest, ale dobra. Magic 8 Ball. Tu mamy Prismatic Spectrum, coś innego. Tu mamy Klaunoterapię i Firebola, którego znamy. Mówię szczerze, żadna z tych opcji nie jest jakoś super zadowalająca. Więc wezmę to, żeby zobaczyć tego całego antyka. Ale wojownikiem tak nie zagramy. Bo w tym momencie, jako że szybko zginę, to jeszcze można zrobić jedno podejście szybko. A tym podejściem będzie teraz właśnie gra jako albo mag, albo barbarzyńca. I szczerze ciężko mi wybrać, które z tych dwóch. Więc siostro, czyń honory. Tak, mag czy barbarzyńca? Barbarzyńca, dobrze. Więc witamy w obrotowym mieście. Niech to takie rozległe cielsko i niskie IQ cię nie zmyli. Barbarzyńcy są jednymi z najzwinniejszych wojowników w królestwa. Wyposażeni w potężne topory. Barbarzyńcy są kręcącym po prostu, są wiecznie napędzanym kołem śmierci i większej ilości śmierci. Czy chcesz zagrać barbarzyńcą? Jak najbardziej. Dziękuję bardzo i... O proszę, stać mi jeszcze od razu, żeby wykupić też maga. Ale nie. Maga nie kupujemy teraz. Wolę mieć gwarant później, wiecie, darmowego maga.
A za 120 akurat sobie możemy HP idealnie zwiększyć, więc idziemy w ten sposób i... Jej! O! Okej, czyli ta zdolność... Po pierwsze nie wiem jak działa z tym, bo to zmniejsza jakiś taki ten płomyczek, ale działa w ten sposób, że... Te takie rzeczy związane z życiem wracają dodatkowo 8% naszego max HP. I coś do powiedzenia mają? Nie ma co jak zapach kuźni in full bellow, nie jestem pewien. W pełnym sztoku może, nie wiem. Tam w pełni. Węgle, stopione żelazo, pot. Normalnie jak wspomnienia. Pachnie też jak toksyny, jeśli miałbym być szczery. Nadal nic nie znaleźliśmy, na nic nas nie stać, więc szkoda. Ale tak. Witaj kaczucho, miło cię widzieć ponownie. Nie dziw się. Czemu nie bądź zaskoczony, że wiem, że to ty. Wszyscy możemy powiedzieć. Ten sam ty i inne ciało. No, to jest takie trochę zrozumiałe. Zacznij żyć wystarczająco długo, a też... Zaczniesz zauważać wszystko poza powłokę. No i tak, nadal nie stać nas na runy. Nie wiem jak to ma działać, więc tak. Ale mam barbarzyńcę wspaniałego, który pozwala się odbijać ponownie. Ma też potężne ataki takie z wyskoku i takie po prostu tutaj, które są mocne jak widzicie. Mam też magiczną kulę ósemkę, którą możemy rzucać, ona się odbija od ścian. Dopóki nie trafi w jakiegoś wroga. Oraz wspaniałą rzecz, jaką jest barbarzyński krzyk, który na chwilę zamraża. I cóż, zobaczymy co Lady Queen powie na ten temat. A potem ruszamy na kolejną przygodę, która będzie jeszcze naszą ostatnią. Olbrzymi topór jest tak ciężki, że nie możesz machać im w ten sam sposób na ziemi jak w powietrzu. Ale ja uwielbiam machanie w powietrzu. Po prostu to momentum powoduje, że tak się obracasz. To może naprawdę dużo zdziałać, jeśli wykonane prawidłowo. W szczególności, jeśli dokonasz tego dashując. Aha. Sam sobie topór też powoduje, że musisz się oddać każdemu uderzeniu, ale chcesz znać ciekawy trik? Aha. A jeśli zrobisz tęczowy Rainbow Arc, czyli tęczowy łuk ponad wrogami, kiedy będziesz się obracać, będziesz mógł trafić gazylion razy. Nazwam to tęczowym cięciem. Aha, bo pada jak deszcz z bólem. Jest ładne. Nie wiem o co chodzi z tym tęczowym obrotem całym. Ale okej. Naprawdę nie wiem o co chodzi z tą tęczą, bo tutaj nie widzę żadnej tęczy. Ale dobra. Ale się ostatnio nie ma co wychodzi, to po prostu klikasz, żeby się obracać i zadawać obrażenia. Nic więcej, więc tutaj nie może nie wyjść. Ale dobra, mniejsza o to wszystko. Nie wiem co to ma oznaczać. Nie możemy krzyczeć niestety, ale wypływamy, oddajemy resztę złota, czyli dokładne, całkowite zero. I tak, ostatnie podejście, bo jak mówiłem, trochę odcinek już trwa. Nie ma co robić odcinków ponadgodzinnych. Plus jeszcze kwestia tego, że wiecie, też nie mam całej wieczności na nagrywanie jednego odcinka, więc no. I tak, barbarzyńca! Już otrzymał obrażenia. Wspaniały sposób po prostu. Oj, i znowu obrażenia. Na całe szczęście tu mamy milion razy więcej życia niż ostatnio, więc nie będzie aż tak źle. No i te ataki z obrotów też, powiem wam szczerze, fajna sprawa. Pozwalają znacznie łatwiej walczyć z wrogami. No, a najlepsze jest tak w tym wszystkim to, że w sumie o HP nie musimy się aż tak przejmować, bo wszystkie te leczonka HP będą teraz skuteczniejsze przez to, że mamy ten cały relikt tajemniczy, który nadal nie rozumiem jak działa. Ale jakoś działa, więc no. Nawet jeśli coś tam mamy stracić, to widzicie, to jedzenie jest tak skuteczne w tym przypadku tej postaci, że nie ma co się przejmować czymkolwiek. O nie! Okej, czyli contact damage zadają wrogowie, warto wiedzieć, że tak zadałem non-stop ten contact damage, nie tylko czasami. I dobra, jeszcze kilka razy i zaraz powinno być już spokojnie. Nie! Naprawdę dwa razy contact damage od tego samego gościa? Mniejsza. Jeszcze ten krzyk zmarnował. Nie. Dobra. Full focus, bo za bardzo się rozpraszam jakimś głupim gadaniem. Pozwalam się trafiać tym wszystkim niełobstwom tutaj. Okej, spokojnie. Nie jest źle. Życie i tak odzyskujemy szybko. Ale muszę być ostrożniejszy na przyszłość, no i... Nadal nie rozumiem tego, powiedzmy, dashowania. Jeśli nie mylę, to w pierwszym Rogue Legacy trzeba było dasha sobie odblokować i...
kojarzę, jak miał właśnie styczność z tym tutaj teraz, dwójką. Tam mówię, przy początku, to też dasza nie miało się tak po prostu za darmo. Chociaż dobra, to jest jakiś taki chiński dash, bo tylko można na ziemi daszować, a pamiętam, że daszować można było też w powietrzu. Ale no, i tak ciekawa sprawa, że zdecydowali się dać opcję daszowania nawet na ziemi, tak za darmo. Wiecie, no przyjemne, bo znacznie ułatwia poruszanie się poniekąd. Tak, można robić takie fajne uderzenie z dasza. Tak, ale dobra. Nie przejmujmy się tym za bardzo. Okej, jakieś takie dziwne korzonki. Skonsumuj nektar? Przywróć 75 zdrowia i 125 many, albo błogosławieństwo życia. Otrzymaj 78 obrażeń, zwiększ maksymalny HP o 39. Zaryzykuję. Powiem szczerze, że zaryzykuję, otrzymuję obrażenia. Wiem, że pewnie będzie to moją zgubą, patrząc jak nie umiem grać, ale tak, pobawimy się trochę bardziej. Mniej HP na razie, potem więcej, jeśli się wyleczymy. Sprawy. No i idziemy, ostrożnie. Ostrożnie, jak mówiłem. Ostrożnie. Jak widać, barbarzyńca musi ostrożniej walczyć niż taki, dajmy na to, rycerz. Chyba tak się nazywa ta podstawowa klasa. Zdecydowanie muszę być teraz ostrożniejszy. Mamy 46 HP. Więc sobie możemy paść na jedno trafienie. Ale dobra, zarobek mamy w miarę znośny, więc nawet jeśli zginiemy, to opłacalne. Okej, dobra, już 100 HP. Już 100 HP. Już nie muszę aż tak się martwić. I dobra, pokoik zaliczony, możemy iść dalej, zwiedzać zamek. A tutaj pudełowi, jest coś ciekawego? Okej, poza tym, że otrzymywanie obrażeń przeze mnie. I to tak na śmierć prawdopodobnie. Okej. Nie, jeszcze raz nie. Gini prześcieradło ty jedno. Dobra, żyjemy. 27 HP, ale żyjemy. Nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Okej. Mogło być zdecydowanie gorzej. Ale tak, powiem wam szczerze. Nie wiem, jak wy wszyscy uważacie osobiście, ale ja nadal czuję w tej grze ducha Roach Legacy. Naprawdę przyjemnie się gra. Gorzej tylko, że nie mogę się skupić na rozgrywce tak bardzo, jakbym chciał, więc moje gadanie często będzie doprowadzał do milionów różnych głupich zlamień. I tutaj też właśnie takie mam pytanko do was przez to. Powiedzcie, co wy uważacie, czy chcecie widzieć więcej Roach Legacy w moim wykonaniu na YouTubach, czy może jednak macie zdanie takie, co się kompromitujesz, gościu, lepiej pokażuj coś innego. Wiecie, chciałbym to wiedzieć, bo szczerze powiedziawszy, no ja z chęcią bym grał. Tylko jak mówię, no liczy się dla mnie też wasze zdania. Jeśli wy uważacie, że zbyt lamię na gry tego typu, to bądźcie szczerzy po prostu. Mówię, chcę, żeby wam się też podobało. A moje zadowolenie samo nie jest najważniejsze. I cóż, śmierć. Niestety. Powiem wam szczerze, i tak jestem zadowolony z tego, w jaki sposób tu zginąłem, bo to nie jest najgorsze. Zginęłem naprawdę bohaterską śmiercią poniekąd i mamy 760... złota? Tak, chyba da się to nazwać złotem. Więc no. Po prostu... jej. I... ocie, panie! Zaczynamy chyba zauważać już te takie... trajty, które dają złoto, więc muszą być pewnie negatywne. A tutaj nie rozumiem, o co chodzi z tymi dwoma umiejętnościami. Ale prawdopodobnie nie widzimy życia wrogów, a to drugie nie wiem. Tutaj mamy jakiś klucz, ponownie ciekawe. I kompulsywny handlarz. A więc nie wiem, jak to działa, ale ciekawe. A tutaj mamy do góry nogami. Tak, będziemy widzieć do góry nogami wszystko w następnym podejściu. Za to mamy 75% więcej złota. Bierzemy tą postać. I cóż, nie będę tutaj dużo przedłużał, żeby nie było. Ulepszę parę rzeczy, ewentualnie, typu kupię czardzieja. Wow, potężny, po prostu, promienie. I przy okazji, brody są obowiązkowe. Mistrzowie magii, magowie dotknęli pierwotnych żywiołów, które kierują światem, czy zarządzają światem. Aha. Ale jest dużo więcej zasad niż tylko władanie tą mocą, by być uznanym magiem. Pierwsze, musisz zawsze mieć najlepszą zbrój.
Nie, i to tyle. Nie ma więcej zasad. Czy chcesz wziąć klasę maga? Oczywiście. Więc no. Bierzemy maga pięknego. Przy okazji informuje nas, że możemy coś sobie zakupić w dokach. Warto wiedzieć. I powiem szczerze tak. Chyba na tym zakończymy póki co to wszystko. Po prostu... Za resztę pieniędzy, jak mówię, prawdopodobnie kupię jakieś właśnie rzeczy związane z bezpośrednio runami czy coś, czy też szybko pójdziemy zrobić. I tak, wszystko jest do góry nogami, no niestety, najgorsze co może być, ale... Co? Co, siostra, czemu? A, bo tak, gdzie... tak wygląda moc mojej postaci. Jej cecha charakteru, która to powoduje. Więc, no, będziemy grać do góry nogami w następnym podejściu, ale to już nie w tym odcinku. A dzisiaj jedyne, co jeszcze trzeba zrobić, to ewentualnie jakieś runy. Albo jeśli nie runy, to inne kwestie. Ale szczerze powiedziawszy... kupię runę magnetyczną. Bo wiecie, moim zdaniem to jest fajne. Będą pieniążki się przyciągać. I znowu powiedziałem pieniążki. Pieniądze, przepraszam bardzo. A póki co jeszcze pogadajmy z kowalem i na tym naprawdę już będziemy kończyć. Byłem kowalem całe moje życie, dzieciaku. Dosłownie wiedziałem, że to będzie moja pasja od momentu, kiedy pierwszy raz podniosłem młot. Niektórym ludziom nie żal. Zastanawiałem się, jak mogłem zmarnować całe życie, robiąc tą samą jedną rzecz ciągle i ciągle w kółko. Ale prawda jest taka, że jestem jednym z zwarciarzy. Wielu ludzi szuka swojego celu i nigdy go nie odnajduje. Po prostu zawsze szukając i nigdy się nie oddając temu. Dzieciaku, to co by powiedzieć jest to, czy kupujesz coś, czy jak? Dzięki, kowal, po prostu dzięki. Ale mniejsza. Chyba nie wezmę tego light. Aha. Okej. Dobra. Dobra. Bierzemy w takim razie tego hełma. Krywasz 10, daje jakiś 100% resolve, nawet nie wiem jak to ma działać. I zwiększę trochę HP. Z tym light jakiś. Light plus 100% resolve. Nie ogarniam, ale i tak dzięki kowal. Mamy nowy hełm. I tak, w takim momencie, z takimi efektami, z tym wszystkim, kończymy dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało. I cóż, być może do zobaczenia za jakiś czas ponownie, więc trzymajcie się i... Hej, hej!